Komisarz Jakub Ambroziak zatrzymał mężczyznę wychodzącego ze sklepu odzieżowego. Sprzedawca twierdzi, że ukradł pan jakieś drogie rękawiczki. To moje rękawice, mam je od lat. Policjant od razu domyślił się, że ten człowiek kłamie. Skąd wiedział? Mężczyzna nie mógłby nosić tych rękawiczek. Pasują tylko na jedną dłoń. Wczesnym rankiem komisarza Ambroziaka zbudził telefon. Ktoś włamał się do mojego domu, wykrzyknął pan Krychowiak. Po przybyciu na miejsce detektyw usłyszał następujące wyjaśnienia. Wyjechałem w interesach, a pod moją nieobecność domem zajmował się mój sąsiad Wojtek. Pan Wojtek postanowił się wtrącić. Wczoraj słyszałem jakieś hałasy dobiegające z domu pana Krychowiaka. Podszedłem do okna, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Na dworze panował mróz, a szyba była pokryta szronem. Pochuchałem na nią, żeby odtajała i zobaczyłem, że w środku panuje okropny bałagan. Natychmiast zadzwoniłem do pana Krychowiaka. A teraz, rzekł komisarz Ambroziak, proszę wszystkim powiedzieć, gdzie schował pan skradzione rzeczy. Skąd wiedział, że to Wojtek jest włamywaczem? Okna zamarzają od wewnątrz, a nie na zewnątrz. Żona zamożnego mężczyzny zniknęła z hotelu, w którym się zatrzymała. Komisarz Ambroziak musiał poinformować o zajściu jej męża i go przesłuchać. Znalazł mężczyznę na prywatnej wyspie. Siedzę tu od 2 miesięcy. Poprosiłem rodzinę i pracowników, żeby do mnie nie przyjeżdżali i mi nie przeszkadzali. Piszę książkę. Od kilku tygodni pracuję od samego rana do późnych godzin wieczornych. Nie wychodziłem nawet z domku. Ambroziak momentalnie zorientował się, że ten facet kłamie. Na jakiej podstawie? Na biurku bogacza leży tylko gruby notatnik i długopis. Gdyby faktycznie pisał tyle, ile twierdzi, już dawno skończyłby mu się atrament. Pan Dębiec sprzedał piękne i unikatowe wazony. W jego sklepie na półkach stały ich dziesiątki. Pewnego dnia mężczyzna wezwał policję. Powitał funkcjonariuszy z zabandażowaną głową. W jego sklepie panował bałagan. Rabusie wpadli do środka, ukradli pieniądze i zabrali najwartościowsze wazony. Potem uderzyli mnie w głowę i straciłem przytomność. Komisarz Ambroziak od razu domyślił się, że pan Dębiec kłamie, żeby wyłudzić pieniądze z ubezpieczalni. Jak się tego domyślił? Choć większość wazonów leży na podłodze, to nie są potłuczone. Gdyby faktycznie spadły na ziemię w czasie rabunku, rozpadłyby się w drobny mak. Klara wezwała policję. Przechodziłam przez ulicę i prawie potrącił mnie samochód. Upadłam i uderzyłam się w głowę. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kobieta wskazała im auto, które, jak twierdziła, prawie w nią uderzyło. Na miejsce przybył też podejrzany kierowca, ale wszystkiemu zaprzeczył. Komisarz Ambroziak poprosił Klarę, żeby się uspokoiła. Stwierdził, że nie tego samochodu szukają. Skąd wiedział? Kiedy Klara przechodziła przez jezdnię, padał deszcz, a pod samochodem podejrzanego jest sucho. Oznacza to, że kierowca już dawno tam zaparkował i nie mógł potrącić dziewczyny. Przyjrzyj się tym dwóm influencerkom. Obie wydają się bardzo popularne, mają tyle samo polubień pod zdjęciem, ale jedna z nich chyba coś ukrywa. Tylko co? Dziewczyna po prawej prawdopodobnie próbuje zaoszczędzić pieniądze. Logo na jej torebce wygląda jak Chanel, choć pod spodem napisane jest Gucci. Komisarz Ambroziak jechał pociągiem. Miał bardzo miłych towarzyszy podróży. Wszyscy rozmawiali i żartowali, aż w pewnym momencie pociąg wjechał do tunelu. Na kilka minut wszystko pogrążyło się w ciemnościach. Kiedy ekspres wyjechał na zewnątrz, Teresa, jedna z pasażerek, krzyknęła: "Moja diamentowa broszka, nie ma jej!" Wszyscy zaczęli nerwowo komentować i na siebie spoglądać. Wtedy Ambroziak z wielkim opanowaniem oznajmił: "Wiem, kto zabrał pani broszkę. Widziałem to. Jak to możliwe?" Jeden z podróżujących miał zegarek ze świecącymi w ciemnościach wskazówkami. Detektyw zauważył ruch jego ręki, kiedy sięgał po broszkę.
Pewien upalny dzień Tomasz założył się ze znajomymi. Powiedział im, że produkowana przez różne firmy woda smakuje inaczej. Wszyscy wypoczywali w ogrodzie jednego z przyjaciół Tomka, popijając wodę oraz lemoniadę. Możecie zasłonić mi oczy. Wezmę łyka z dwóch butelek, z tej, którą mamy na stole, i tej, którą przyniesiecie z kuchni. Zauważyłem, że była od innego producenta. Założę się, że bez problemu je odróżnię. Jak powiedział, tak zrobił. Jego znajomi już mieli wypłacić mu pieniądze za wygraną, ale nagle wtrącił się komisarz Ambroziak. Tak, on też tam był. Oszukiwałeś, powiedział. Skąd takie przypuszczenia? Tego dnia było bardzo gorąco. Nic dziwnego, że woda, która stała na dworze kilka godzin, była dużo cieplejsza od tej przyniesionej z kuchni. Wczesnym rankiem Urszula wezwała policję. Kiedy funkcjonariusze przybyli na miejsce, opowiedziała im, co się stało. Pracuję w muzeum. Wczoraj zabrałam do domu kilka starożytnych ksiąg. Chciałam coś przeanalizować. W pewnym momencie wyłączono jednak prąd. Zapaliłam kilka świec i wróciłam do pracy. Nagle usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam, a zamaskowana postać uderzyła mnie w głowę. Kiedy odzyskałam przytomność, cennych książek już nie było. Komisarz Ambroziak aresztował kobietę za składanie fałszywych zeznań. Dlaczego? Gdyby faktycznie nie było prądu, dzwonek do drzwi by nie zadziałał. Detektyw Ambroziak był na spacerze nad rzeką, kiedy nagle usłyszał krzyk. W mig zidentyfikował, że to głos młodej tonącej kobiety. Natychmiast zdjął buty, zrzucił plecak na ziemię i pospieszył na ratunek. Zdążył w samą porę. Kiedy wyciągnął kobietę z wody, zobaczył, że obok jego rzeczy stoi jakiś mężczyzna. Niestety, nie umiem pływać, ale pilnowałem twoich rzeczy, odpowiedział. A dlaczego poczułeś potrzebę grzebania w moim plecaku? Zapytał świeżo upieczony bohater. Skąd wiedział, że mężczyzna go otworzył? Kiedy rzucił plecak na ziemię, suwak był po lewej stronie, a teraz jest po prawej. Komisarz Ambroziak dostał cynk, że pewien znany przemytnik będzie próbował uciec z kraju samolotem. Pojechał więc na lotnisko i zatrzymał trzech podejrzanych. Przyjrzyj im się i spróbuj odgadnąć, który z nich jest szmuglerem. Trzeci pasażer. Spakował do walizki zupełnie przypadkowe przedmioty. Damskie buty, jakieś dywany, stare dżinsy, perukę. Poza tym zamknięta walizka wygląda na znacznie większą niż po otwarciu. Przyjaciel komisarza Ambroziaka, Lucjan, doznał kontuzji kolana w trakcie gry we frisbee. Lekarz zalecił mu odpoczynek w domu. Pod żadnym pozorem nie mógł wstawać z łóżka. Detektyw był przy tej rozmowie i obiecał lekarzowi, że zaopiekuje się poszkodowanym. W pewnym momencie musiał jednak na kilka godzin opuścić dom przyjaciela. Poprosił siostrę Lucka, Igę, żeby się nim zajęła. Po powrocie dziewczyna powiedziała mu, że chłopak stosował się do zaleceń i cały dzień spał. Ale kiedy Ambroziak wszedł do pokoju kolegi, od razu domyślił się, że mężczyzna wstawał z łóżka. Skąd wiedział? Lucjan przeniósł lampkę z biurka na nocną szafkę i podłączył ją do prądu. Siostra komisarza Ambroziaka, Zofia, jest żoną Roberta, zawodowego kolarza. Pewnego sobotniego poranka detektyw przyszedł do nich w odwiedziny i zauważył, że wszyscy są bardzo poddenerwowani. Okazało się, że Robert miał wziąć udział w bardzo wymagającym kolarskim wyścigu. Obiecuję, że wrócę z bukietem kwiatów, które wręczają zwycięzcy, oznajmił Zosi. 4 godziny później faktycznie zjawił się w domu z pięknymi kwiatkami, ale nasz bohater od razu domyślił się, że Robert nie wygrał tych zawodów. Skąd wiedział? Nazrywał kwiatków w ogrodzie żony. Komisarz Ambroziak przemierzał autem niebezpieczną górską trasę. Nagle musiał gwałtownie zahamować. Zobaczył, że na poboczu siedzi jakiś mężczyzna i płacze. Okazało się, że nie zapanował nad samochodem, wypadł z drogi, a jego samego wyrzuciło przez okno. Teraz bardzo drogi pojazd nadaje się już tylko na złom. Czy mógłby pan poświadczyć moje zeznania dla firmy ubezpieczeniowej?
Detektyw się zgodził, ale poprosił mężczyznę, żeby pokazał mu, co znajduje się w środku samochodu. Mężczyzna wyjął kluczyki z kieszeni i otworzył uszkodzone auto. Nie wezmę udziału w tym oszustwie, odpowiedział komisarz Ambroziak. Dlaczego uznał, że ten facet kłamie? Gdyby mężczyznę rzeczywiście wyrzuciło z samochodu, kluczyki nadal byłyby w stacyjce. Pewnego dnia do komisarza Ambroziaka zadzwoniła jego przyjaciółka Justyna. Poprosiła go, żeby do niej wpadł. Powiedziała, że sprawa dotyczy jej męża Alberta. Oznajmił mi, że musi wyjechać służbowo w góry. Wcale się do tego nie palił, bo nie znosi zimna, ale musiał, więc spakował dużo ciepłych ubrań i wyruszył w drogę. Wysłał mi zdjęcie po przybyciu do hotelu. Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak, tylko nie wiem dokładnie co. Komisarzowi wystarczyło jedno spojrzenie na fotografię, by stwierdzić, że Albert faktycznie okłamał swoją żonę. Co takiego zobaczył? Za oknem są palmy, te drzewa nie rosną w chłodnym klimacie.